Cześć wszystkim. Moi drodzy, wynajmę lub zaopiekuję się całorocznym domkiem na wsi na dłużej. Najchętniej na Mazurach, Kujawach, Pomorzu, ale może też być inna lokalizacja w Polsce lub w Hiszpanii. Fajnie, gdyby był położony w lekkim oddaleniu od innych zabudowań, blisko lasu i w zasięgu mobilnego internetu. Może ktoś z Was wie o takim domku? Może ktoś z zagranicy chciałby, aby jego dacza znalazła kogoś spokojnego, kto się nią zaopiekuje. Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam i przesyłam wyrazy wdzięczności. Chris Rudolf. Wiadomość proszę na priv na Facebooka Chris Rudolf lub na mail neoland@op.pl. Cześć wszystkim. Zapraszam do nowego ośrodka w Gościcinie pod Wejherowem na integracyjne spotkanie przyjaciół pod tytułem Przetrwają dostosowani. Spotkanie odbędzie się w dniach 16 i 17 lipca bieżącego roku. Połączymy przyjemne z pożytecznym, czyli wakacyjną rekreację z integracją i warsztatami. Urocza, zalesiona okolica, bliskość do morza, ciekawy program i dogodny dojazd komunikacją miejską z Trójmiasta są niewątpliwie atutami tego wydarzenia. Ośrodek dysponuje 11 miejscami noclegowymi, w cenie 50 zł od osoby za noc. Możliwość zakwaterowania już od piątku 15 lipca. Poza tym wiele atrakcji. Wykłady, dyskusje, wieczorek integracyjny przy ognisku, spacery po lesie lub alternatywnie krótki wypad nad morze, by podziwiać zachód słońca. Świeże powietrze i piękna okolica są idealne na spacery, jogę i do Nordic Walkingu. Kto może, niech weźmie ze sobą adidasy i dres. Tradycją naszych spotkań jest wspólne przyrządzanie posiłków. To bardzo integruje grupę. Zapraszam sympatyków i entuzjastów osad Nowej Ziemi do Gościcina koło Wejherowa w celu wymiany doświadczeń i kontaktów oraz zintegrowania się w duchu wolności. Przypominam, 16 i 17 lipca bieżącego roku. Szczegóły w wydarzeniach na mojej stronie na Facebooku lub jeśli nie masz Facebooka, wyślij zapytanie na neoland@op.pl, a prześlemy Ci program spotkania. Pozdrawiam, Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Wszystko dobrze, jak jest stonowane, zharmonizowane. Jeśli będziecie w przepływie energii serca, to będziecie wiedzieli, co robić, a właściwie dowiecie się, co jest do zrobienia w momencie, kiedy przyjdzie ta chwila. W tej chwili życie samo za Was wykona pewne działania i będziecie wiedzieli, że to jest właśnie to. Nie musicie zastanawiać się wcześniej, co Wy zrobicie, jak przyjdzie to czy tamto, bo być może to czy tamto nie przyjdzie w ogóle, a być może przyjdzie. Tak więc to wszystko warto, żeby wiedzieć i nie dać się podpuścić Matrixowi, bo Matrix robi podpuchy na wszelkie sposoby. Ubiera różne koszulki, mówię to o ludzku. On potrafi się przebrać za naszych przodków, za nasze dzieci, za naszych najbliższych i wyłudzać naszą litość. Wchodzimy w litość i jesteśmy już na niskich poziomach, bo litość jest poniżej odwagi. To jest uwłaczenie sobie, jeśli litujemy się nad kimś, i uwłaczenie tej drugiej osoby. Bo na przykład ona sama sobie wybrała w kontrakcie przedurodzeniowym, że będzie doświadczała czegoś takiego, bycia menelem, ćpunem, pijakiem czy kimś takim. I wtedy nie należy jej przeszkadzać, dopóki sama nie zgłosi się do nas i nie poprosi o pomoc. Bo to jest jakby ingerencja w jej przeznaczenie. I tego nie należy robić. Oczywiście ludzie często to robią, później wchodzą w interakcje właśnie z takimi osobami, ale znane są często przypadki, kiedy małżeństwo się kłóci, ktoś z boku wchodzi, żeby ich rozdzielić i wtedy dostaje po łbie od jednego i od drugiego. No, bo wtrynił się między wódkę a zakąskę, jak to mawiają koledzy lubiący alkohole i no i konsekwencje poniósł. Jeśli ktoś jest, nazwijmy to, przebudzony, rozwija się, świadomość ma rozwiniętą, to wie, że nie należy w takie sytuacje się angażować, dopóki życie go nie zaprosi do tego. To nie jest jego bajka. To tyle, co na ten temat mam do powiedzenia. Teraz o poczuciu własnej wartości. System robi wszystko, żebyśmy
zaniżali swoje poczucie własnej wartości, zwłaszcza ta cudowna, najpiękniejsza religia, która tutaj jest wszechpanująca. To już zupełnie przywala nam na każdym kroku, że próchem jesteś to i tamto już nawet nie chcę cytować. Jeśli tych programów sobie nie uwolnicie z siebie, to ciągle będziecie wciągani w ten kierat ściągania od boskości. Bo jeśli jesteśmy dziećmi Boga, to nie możemy czołgać się na kolanach, prosić jakiegoś zielonego jaszczura, który uważa się Bogiem, o jakieś tam wydarzenia i sprawy. Nie możemy też uwłaczać Bogusiowi, bo Boguś przez nas przemawia. Jeśli pozwolimy, żeby kierowało nami ego, to znaczy, że śpimy i wtedy dajemy się wkręcić jak najniższe poziomy naszej świadomości i wtedy do takich rzeczy dochodzi. Jesteśmy doskonali tacy, jacy jesteśmy. Czy jesteśmy wysocy, czy niscy? Zauważcie, Mietek jest niskiego wzrostu i nie ma z tym problemu. On jest pogodzony sam ze sobą. Oczywiście wcześniej na pewno miał bardzo dużo przykrości, na pewno się z niego śmiali. Ja kiedyś byłem bardzo gruby i nieśmiały. Też trudno niektórym uwierzyć, że ja cegłę jarałem za każdym razem, jak coś tam się działo. No tak. Ja nawet nie potrafiłem zagadać do dziewczyny jeszcze, jak byłem nastolatkiem. No takie rzeczy się działy i musiałem to chciałem to przepracować przez siebie. Ale najlepiej pracować mentalnie i przez odwagę. Czyli sprawdzając siebie, wiedząc, że nawet jeśli zostaniemy odrzuceni, to też jest to element gry po to, żebyśmy czegoś się nauczyli, przełamali bariery. Na główkę do pustego basenu, a jakże? Carlos Castaneda opisywał takie ćwiczenie szamańskie, kiedy to musiał dać krok w przepaść 300-metrową i albo się zabije, albo znajdzie się 30 km dalej w miasteczku, gdzie czeka na niego jego nauczyciel Don Juan, szaman. Więc takie rzeczy się dzieją. Trzeba uwierzyć w siebie, zrozumieć, że jesteśmy doskonali tacy, jacy jesteśmy. W takiej formie, w jakiej jesteśmy. Sami sobie to wybraliśmy. Ale jeśli ktoś jest niezadowolony swojej fizjonomii, to w pewnym sensie może ją odmienić. Z siłą własnej myśli, pragnienia i woli. Tak. Zauważcie. Kobieta, wiele razy widziałem kobiety, które uważane były za mało atrakcyjne fizycznie. Gdy się zakochały, nagle stawały się pięknościami. Sama miłość stworzyła, że one rozkwitły. I my możemy ze sobą zrobić to samo. Nie musimy mieć partnera czy partnerki, który nas do tego sprowokuje. Jeśli nauczymy się miłości w sobie, to ta sama miłość ukształtuje nas tak, że będziemy piękni dla innych. Bo nie to piękne, co piękne, tylko to, co się komu podoba. Bo piękne jest wszystko. Tutaj może trochę odwróciłem to powiedzenie, ale piękne jest wszystko. Nie ma rzeczy brzydkich. Wszystko jest czemuś potrzebne. Nawet nawóz jest potrzebny. To nie jest coś takiego, co nie wiemy, co z tym zrobić. To ma tyle możliwości zagospodarowania, więc zauważmy. Nasze życie jest perpetuum mobile. Ono wykorzystuje wszystko i każdą sytuację. Wszystko jest potrzebne i każda rzecz jest potrzebna. Możemy sami z siebie to stworzyć, ale nie musimy zmieniać fizjonomii. Wystarczy, że będziemy w środku mieli miłość i już będziemy pięknymi istotami dla innych. Już będziemy się podobać, będziemy akceptowani. Ale też dopóki zwracamy uwagę na to, czy ktoś nas akceptuje, czy nie, to jesteśmy jego niewolnikami. Bo jesteśmy zależni od opinii innej osoby. Więc należy uzupełnić te braki. Oczywiście każdy z nas je ma, bo tak nas nauczono, że należy skamlać do Boga jakieś tam prezenty o jakieś takie wydarzenia w życiu, bo pragniemy tego czy tamtego. To dlatego, że brakuje nam miłości. Gdy wypełnimy sami siebie miłością, nie będzie żadnych braków. I wtedy będziemy korzystali z życia tak, jak będziemy chcieli. Ale żeby wypełnić się miłością, to znowu przypominam, potrzeba odwagi. Potrzeba odwagi bycia sobą. Potrzeba odwagi bycia sobą takim, jakim jesteśmy. Włącznie z tymi ciemnymi stronami, które każdy ma. Włącznie z fizjonomią, która może nam się nie podobać i powiem wam, że najczęściej się nie podoba. Ja robiłem fotografie akty kobiet dojrzałych i powiem wam, że najwięcej kompleksów zauważyłem u tych najpiękniejszych. To mnie trochę zdziwiło, ale później się okazało, że tak jest.
te najpiękniejsze miały największe wymagania co do siebie. I jeszcze by chciały być bardziej piękne, chociaż już były. Mówię o samą fizjonomię, o urody. Mniej problemu ze sobą miały te mniej, nazwijmy to, atrakcyjne. Ale też nie sama uroda tutaj, w tej grze damsko-męskiej odgrywa najistotniejszą rolę. Istotną rolą jest osobowość i to wszystko, czym jesteśmy wewnętrznie. Jeśli nie jesteśmy szczerzy w stosunku do siebie, jeszcze potrafimy być szczerzy w stosunku do partnera, to wtedy mamy szansę, że nasza relacja z partnerem będzie fajnie się układała. Bo jeśli nie jesteśmy szczerzy w stosunku do partnera, to znaczy, że gramy kogoś innego, oszukujemy siebie i partnera i to wcześniej czy później musi wywalić. Nie ma siły, bo nie jesteśmy w stanie oszukiwać siebie ani kogokolwiek bardzo długo. Wcześniej czy później partner intuicyjnie albo wprost dostrzeże te wszystkie kity i wtedy zaczną się schody i zaczną się konflikty. Więc wszystkim polecam, tym, którzy budują nowe relacje partnerskie, czy którzy chcą naprawić swoje relacje partnerskie, absolutna szczerość, totalne wypłukanie z wszelkich tajemnic, przyznanie się do wszystkich win, znaczy win, nie ma win, do wszystkich jakichś tam, nazwijmy to, wykroczeń wbrew zasadom, które wcześniej ustalali i albo się rozstaną, albo będą mieli czysty, leciutki, piękny, miłosny związek czy tam relację damsko-męską. To jest rozwiązanie sprawdzone u niektórych terapeutów i to bardzo fajnie funkcjonuje. Jak ma się rozpaść coś, to i tak się rozpadnie. I nie ma sensu czekać i drżeć, a nuż ktoś mi ją zabierze, a nuż ona odejdzie, czy on odejdzie i tak dalej. Jak ma odejść, to wcześniej czy później odejdzie i później to będzie jeszcze bardziej bolało. O afirmacji teraz wam powiem. Są różnego typu afirmacje, ale ja taką jedną bym chciał zastosować i opowiem wam o niej. To jest afirmacja, która mówi, nadaje na falach. Jeśli chcemy na przykład coś osiągnąć, na przykład miłość, to możemy się afirmować, że ja nadaję na falach miłości. I to już wszystko, co jest nam potrzebne. Nie musimy niczego wizualizować w tej sytuacji. Nasze wnętrze wie, czego pragniemy. Jeśli już to mówimy, nadaje na falach miłości, to znaczy, że Bóg w nas chce tego, bo inaczej byśmy tego nie powiedzieli. A ego nie chce nadawać na falach miłości. Więc nadaje na falach miłości, a jeśli ktoś ma, odbieram na falach miłości na przykład. A jeśli ktoś ma, może tu być jeszcze bogactwo, zdrowie, obfitość, takie rzeczy możemy sobie. Wtedy dostrajamy się do wibracji, do częstotliwości tej rzeczy, którą chcemy przyciągnąć do siebie. Nie musimy niczego więcej robić. Wystarczy, że nasze wnętrze przyjmie tę afirmację, wysyłamy ją zawsze do swojego serca, do przestrzeni serca, nie gdzieś tam. Bo tam po drodze może być schakowane i przyjść zupełnie coś innego, jakiś wirus na przykład. No to tyle. Czyli dla tych, którzy mają problem na przykład, żeby sobie samemu uwierzyć w to, że nadajemy na falach miłości, no to możemy powiedzieć, dostrajam się do fal miłości na początek, a później, jak już zaczniemy w to powoli wierzyć, to mówimy sobie, nadaję na falach miłości. Bo dla niektórych będzie to problem, żeby ich wewnętrzne podświadomość uwierzyła w to, że oni nadają na falach miłości. Więc możemy takie preludium zrobić pod tytułem dostrajam się do fal miłości. Gdy jesteśmy na wysokich wibracjach, nic nam nie grozi. Więc warto jest być w przestrzeni serca, bo tam są wysokie fale, w tu i teraz. I wtedy nie musimy się martwić, co tutaj w Matrixie się dzieje, ponieważ jesteśmy dla Matrixa niewidzialni. To też już tam Mietek mówił w wykładzie o niebiańskiej przepowiedni i o tym, jak to główny bohater się dostroił do piękna przyrody i wtedy ci, którzy go ścigali, nie zauważyli jego postaci, chociaż przechodzili obok. Tak to właśnie jest. Więc de facto, jeśli chcemy iść na skróty i wykorzystać moc, jaka jest w nas, to wystarczy, że jesteśmy w przestrzeni serca. Że jesteśmy tam i wtedy wszystko samo się dzieje. Nie musimy niczego kreować, bo źródło wnętrze wie, czego pragniemy.
Więc praktycznie nawet nie musimy myśleć, czego chcemy, to samo przychodzi, ponieważ to jest nasza kreacja wewnętrzna. To, co Bóg chce, to nam zsyła i najczęściej, jeśli jesteśmy zestrojeni z boską energią, to jest tym samym, co my chcemy. Bo jedynie, jeśli nie zgadzamy się z tym, co przynosi nam życie, to znaczy, że jesteśmy w ego. Jeśli jesteśmy w boskim ego, w czystym ego, to wtedy wszystko, co życie nam przynosi, nawet te smutne rzeczy, przyjmujemy z radością, bo wiemy, że to jest fragment naszego doświadczenia, że to jest fragment filmu, w którym gramy główną rolę i że akurat teraz przyszedł moment, przyszła sekwencja na to, żebyśmy odczuwali, przypuśćmy, smutek. I możemy nauczyć się odczuwać smutek, tęsknotę z pewną radością również. Tak, to przećwiczyłem i mogę powiedzieć, że to jest możliwe. Przećwiczyć można, jeśli będziemy o tym pamiętali, będziemy zwracali uwagę, uważność jest bardzo istotną rzeczą. Właśnie, dobrze, że mi się to przypomniało. Uważność jest jednym z podstawowych elementów właściwego, fajnego życia. Często wchodzimy w reakcje z różnymi ludźmi i traktujemy ich bardzo powierzchownie. Oni coś mówią, a my i tak jesteśmy zainteresowani tylko swoim światem. I ktoś do nas coś mówi, a my już myślimy, ile tam pieniędzy zarobimy w jakimś tam innym miejscu, albo że trzeba dzieci odebrać z przedszkola, czy coś innego. I jesteśmy cały czas poza relacją z tą osobą. Największy dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, to jest uważność, uwaga. Słuchać tej drugiej osoby dokładnie w tym, co ma nam do przekazania. Wtedy ta osoba na pewno nam się odwdzięczy, ponieważ wyczuje, że jest dla nas ważną osobą. Uważność, ale uważność też we wszystkim, co robimy. W sprzątaniu, w gotowaniu, w miłości, w relacjach międzyludzkich i nawet w pracy. We wszystkim, co robimy, w błogosławieństwie, uważność, żeby poświęcić swoją uwagę, skierować uwagę na to, co w danym momencie robimy. Czy słuchamy, czy mówimy, czy coś innego jeszcze robimy. Bo pamiętamy przecież, że energia nasza idzie za uwagą. Czyli jeśli dajemy uważność jakiejś czynności, którą robimy, to niejako przelewamy swoją boskość przez siebie w tą rzecz. Ona wtedy staje się święta. Jeśli dajemy uważność innej osobie, to oznacza, że widzimy w niej Boga. A tak jest najlepiej. Jeśli partnerzy widzą w sobie Boga wzajemnie i traktują siebie jak Bóg boginkę, boginka Boga, to wtedy relacja jest super i nie może być inna. Tylko super. Ludzie też o tym zapominają, ponieważ poddają się dominacji ego. A ego to jest właśnie dominacja, hierarchia, kto kogo zdominuje, kto lepszy, kto silniejszy, kto rządzi i tak dalej. Relacja dwóch bogów, czy bóstw, jest najlepszą, najrozsądniejszą i najszczęśliwszą relacją, jaką może stworzyć człowiek z człowiekiem. I nie jest to istotne, jaka to będzie płeć, bo tutaj też miałem taki przypadek na jednym z wykładów, że jak powiedziałem, iż Bóg kocha również homoseksualistów, to ktoś się oburzy. No tak jest, że jeśli oni funkcjonują w tym świecie, to znaczy, że też Bóg ich stworzył, nazwijmy to, my ich stworzyliśmy i oni odgrywają jakąś konkretną rolę. I my nie jesteśmy powołani do tego, żeby to krytykować, bo to nie jest nasze życie. Możemy z nimi się nie zabawać, ale uważam, że nie wolno wpływać na kogokolwiek. Ja wiem, że są jakieś metody. Łazariek mówi, że to jest nadmiar zazdrości przejawia się później jako homoseksualizm. Ale jeśli ci ludzie chcą tego doświadczać, to co mnie to obchodzi? Dlaczego ja mam ich zmieniać? Znowu w transurfingu jest powiedziana żelazna zasada. Bądź sobą i pozwól innym być sobą. Jeśli tego nie stosujesz, to cały transurfing nie funkcjonuje. Tolerancja. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Jeśli coś ci się nie podoba, nie musisz się z tymi ludźmi zadawać. Ale też wtryniać się w ich rzeczy i na siłę ich odmieniać, to jest ingerencja w sprawy boskie, moim zdaniem. No ale każdy niech sobie robi, co chce.
To już jakby nie moja sprawa. Ja tylko mówię, jak wygląda moje spojrzenie na życie, na te wszystkie tematy i możecie z tego wziąć, co chcecie, a co nie, to nie. Poddanie się woli źródła jest to, tak jak wspomniałem, chyba najistotniejszym elementem, najszybciej przynoszącym nam słodkie owoce ze stołu pańskiego, tutaj cytując jakby fragment z Mietka wykładu. To wszystko sprawia, że nie musimy o nic się martwić, poddajemy się woli źródła, płyniemy przez życie i mamy pełne zaufanie. Zarówno w to, że możemy zginąć za każdym następnym zakrętem i to też jest w porządku, ponieważ i tak nasza istota jest nieśmiertelna, więc co najwyżej zgubimy koszulkę pod tytułem ciało, jak również, że dostaniemy same piękne nagrody. Jest to istotne, żebyśmy o tym wiedzieli. Nie każdy potrafi poddać swoją wolę wyższej instancji, chociażby z tego względu, że jeszcze ego mamy silne i to ono stawia opór. To tylko ego stawia opór, nic więcej. Ale też dobrze pamiętać, że mamy prawo całkowicie odmienić swoje życie. Jeśli jesteśmy niezadowoleni z tego, co obecnie przeżywamy, możemy sami w sobie odmienić historię naszego życia. Bo jako dzieci Boga mamy wszystkie przymioty boskie i dla Boga nic nie jest niemożliwe. Co prawda uważam, że skoro wybraliśmy sobie taką ścieżkę, linię życia, w jakiej jesteśmy, to oznacza, że ta linia jest tym, co wybraliśmy wcześniej i że ona w jakiś sposób jest nam potrzebna. Ale nie wykluczam też, że można ją całkowicie odmienić wolą własnej świadomości i pragnieniem. Bo na przykład już zmęczyliśmy się nauką tego przedmiotu, który akurat dominuje w naszym życiu i teraz chcielibyśmy to odmienić na coś innego. Nie idę tu w kategoriach opłaca się czy nie opłaca, ponieważ życie jest doświadczeniem i nie ma żadnego celu, więc w tej sytuacji być może zburzymy pewne plany naszej duszy czy naszego źródła, te plany przedurodzeniowe, ale być może nie zburzymy, być może akurat ta wewnętrzna przemiana w środku życia też była wcześniej zapisana w scenariuszu. Więc nie obawiajcie się niczego i nie kalkulujcie. Jeśli coś czujecie, polecam, żeby robić odważnie i nie czekać na jutro. Bo do jutra ego może znowu was odkręcić i przytoczyć wam 1000 różnych powodów, żebyście tego nie zrobili. Ja mam zasadę, że co masz robić jutro, zrób dzisiaj. Czasami robię to za szybko, ale dobrze jest troszeczkę jakby temat osadzić na miejscu i poczekać, czy serce powtórzy tą reakcję, że chcemy coś zrobić. To wszystko, co dyktuje nam serce, nawet jeśli najgłupiej to brzmi, to znaczy, że to jest głos Boga, głos intuicji i należy, dobrze jest, jeśli to wykonamy. I wtedy okaże się, i to raczej szybciej niż później, że nawet ten głupi ruch, który nam intuicja podpowiedziała, doprowadzi nas do bram czegoś bardzo wspaniałego. Tak wielokrotnie miałem w życiu i dlatego mogę podpisać się pod tym tematem, bo wiem, że to działa. Możecie przeformować całe swoje życie, przeprogramować i też wiek, sytuacja, w jakiej żyjemy, nie ma tu najmniejszego znaczenia. Nigdy nie jest za późno, zawsze możemy wszystko robić, bo jeśli pomyślimy sobie, o już mam tyle i tyle lat i jest za późno, to już sami siebie ograniczamy. A poza tym nie wiemy, czy mając na przykład dużo lat, nie dożyjemy jeszcze drugie tyle. Czasami ludzie się ograniczają, a to już dla mnie za późno, bo to, bo tamto, bo dziesiąte. I później żyją w samotności gdzieś w jakimś kwasie wewnętrznym, bo Bozia im dała jeszcze 50 lat życia. No, ja miałem ciotkę, która prawie do setki dostukała, stryjenkę. No i też tam w pewnych momentach było dla niej niby za późno. Ale jakby ona przewidziała, że będzie tak długo żyła, to może by doszła do wniosku zupełnie innego. Więc my nie wiemy, po co mamy się ograniczać. Działajmy tak, jakby koniec świata był za chwilę, a i tak, kurczę, róbmy swoje, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz. Tak jest najlepiej, bo wtedy czasami jesteśmy jak ten osioł, co leci za marchewką, cały czas w ruchu, a marchewkę widzimy i nie zastanawiamy się, dokąd ta marchewka nas zaprowadzi.
Oczywiście może to przykład taki surrealistyczny, ale tak to w życiu jest. Nigdy nie wiemy, dokąd i jak długo będziemy tu funkcjonowali i jak życie się potoczy. Bo w wielu przypadkach było tak, że już niektórzy myśleli, koniec, kropka, poddaję się, zaraz umrę, zginę i tak dalej, a to było wejście w nowy etap życia zupełnie dużo bardziej wspanialszego. To już tutaj mamy. Teraz ze ściągawki trochę. Ale chyba dojeżdżamy już do końca tego odcinka. Mówiłem też, że ciało nasze może być nieśmiertelne. I to nie jest żaden kit i jakaś tam gadka, żeby was podbudować. Nie jest to istotne, jak długo będziemy żyli, bo pamiętajmy, że ma przed nami jest tyle różnych wspaniałych światów, że ten to jest chyba najniższy, jaki może być. Oczywiście w tej chwili jesteśmy zaślepieni i nam się wydaje, że to jest wszystko, co jest u nas, bo nie znamy tamtych światów. Ale jak gdybyśmy je znali, to być może niektórzy z chęcią by tam sami na własną prośbę się udawali. Więc traktujmy, że jesteśmy dziećmi Boga i możemy wszystko. I nie musimy wtedy tu pazurami się tego świata trzymać, bo jak mówiłem, jaszczur manipuluje nami poprzez strach. Głównie to jest lęk przed śmiercią. Przekupstwo, czyli daje tu różne zabawki, jak władza, bogactwa i tak dalej, i tak dalej. Wtedy czujemy się lepsi od innych i to już jest następny błąd, bo wchodzimy w pychę, a pycha kroczy tuż przed upadkiem, jak wiemy. No i te wszystkie rzeczy są wielkimi pułapkami. Strach, przekupstwo i oszustwo, czyli też podsuwa nam fałszywych proroków, którzy pokazują nam pewne rzeczy i też nam mówią, o, jak będziesz ze mną, to będziesz zbawiony, będziesz lepszy od tych innych, którzy wierzą w innego proroka. I tu znowu jest ten haczyk, który wprowadza nas na niższe stany świadomości, a tam Lucek z kosą już lata i wymiata różne rzeczy. Ciało nieśmiertelne jest jak najbardziej możliwe, siłą woli. I teraz, z tego co mi wiadomo, w czasach przejścia, w których teraz żyjemy, sami sobie wybraliśmy te czasy, one są bardzo fascynujące i bogate wydarzenia jeszcze będą, mamy większą szansę na to w niebo wstąpienie niż kiedykolwiek. W ogóle mamy teraz, dzięki rezonansowi Schumana, który podnosi wibracje Ziemi i nas jako dzieci Ziemi jednocześnie, do takich pozycji, że możemy zauważać to, co się w świecie duchowym dzieje. Bo takich jak my teraz tutaj, to jeszcze 30 lat temu to było na palcach jednej ręki. No przesadzam, ale bardzo mało. Ja sam pamiętam, jak przebijałem swój umysł, żeby uświadomić sobie, zrozumieć pewne pojęcia, które w tej chwili są kanonem zupełnie podstawowej wiedzy. Wtedy były dla mnie nie do zrozumienia. Mój umysł nie był w stanie tego kumnąć. Dopiero rozrzedzenie wibracji, nazwijmy to tych wibracji Schumana, sprawiło, że zacząłem widzieć szerzej i wiele ludzi też widzi szerzej. Dlatego możemy być tu, gdzie jesteśmy i kreować swoje życie bardziej niż kiedykolwiek. Ta energia jeszcze się podnosi, ta wibracja i będziemy mogli jeszcze więcej, jeśli będziemy chcieli. Jeśli nie damy się wciągnąć w zaczepki Matrixa i będziemy koncentrowali się na przestrzeni własnego serca. O tym jeszcze jutro wam powiem, o punkcie nicości, bo to jest taka sytuacja adekwatna do przejścia na nową ziemię i jednocześnie niejako punkt zwrotny po opuszczeniu ciała fizycznego, czyli po tak zwanej śmierci ciała fizycznego. Możecie być nieśmiertelni, jeśli chcecie, ale dobrze jest pamiętać, że to nie jest najważniejsze, bo wychodząc z tych ciał, możecie mieć dużo fajniejsze, piękniejsze, które nie potrzebują jeść, czyli to jest już pewnego typu drapieżność, bo musimy zjadać ciała innych istot, czyli roślin, które też myślą, czują i tak dalej. Już nie mówię o zwierzętach. No właśnie. Więc istoty ludzkie mogą być również tego typu istotami, które żywią się czystą energią, eterem, energią, która jest w eterze, czy tam gdzieś w przestrzeni. To jest przed wami i możecie to zrobić. Sądzę, że wiele osób właśnie dozna niebo wstąpienia, przechodząc na nową ziemię. Tu jeszcze wam powiem jedną taką przypowieść, którą wyczytałem u Osho. Osho jest takim moim ulubionym mentorem, od którego zacząłem moją ścieżkę podnoszenia świadomości.
dzięki niemu właśnie zrozumiałem, że idę ścieżką Buddha Zorba, czyli duchowość jest na pierwszym planie, ale cielesność również jest bardzo ważna. Korzystam z jednego i z drugiego. I teraz tak, niektórzy mówią, że muszą być jakieś zasługi do tego, żeby doznać tego wniebowstąpienia, czy w ogóle przebudzenia albo oświecenia. Są różne ścieżki, jedni zamykają się w klasztorach, inni znowu tam klepią pacierze całymi dniami. No przeróżne rzeczy są. Jeszcze inni pozbywają się majątków i myślą, że jak będą biedakami, to łatwiej im to przejdzie. No, jest taka przypowieść na wschodzie, którą przeczytałem u Osho, o pewnym mężczyźnie, który bardzo zapragnął być oświecony. No więc wybrał się gdzieś tam daleko do ashramu i tam medytował przez 2 czy 3 lata. Ale w ashramie nie znalazł oświecenia, więc poszedł do buddyjskiego klasztoru i w tym klasztorze znowu tam był kilka lat, medytując, żywiąc się korzonkami, asceta totalny i też nic z tego nie było. Zaliczył kilka ashramów, kilka klasztorów i zniechęcony po jakichś 15-16 latach wrócił do domu i uznał, że właściwie to oświecenia nie ma, albo jak jest, to nie jest dla niego. No żeby z czegoś żyć, to jakoś tak życie go poprowadziło i założył burdel. Założył burdel i tak to trwało ze 2 lata. Po 2 latach doznał oświecenia, nie robiąc nic. Więc życie jest często tak przewrotne. Ja sam na swoich przykładach się nieraz śmieję i mówię, ale Boguś, żeś mi przybawił. Bo bywają rzeczy takie, że już myślę, że witam się z gąską, że już to mam, a Boguś mi pyk, odkręca śrubę i mówi, misiu, albo znowu odwrotnie. Już tam myślę, że wszystko jest zrównane z ziemią, pozamiatane, a tu tadam i wjeżdżają 4 gersty na białych koniach. Ja to przejechałem raz. Ale żeby już było, wiesz, tak, wiecie, w tradycji i w konwencji, to już tam o tych gersach mówię, ale życie bardzo jest przewrotne. I im bardziej wchodzimy, zbliżamy się do tego ucha jelnego, tym większą przewrotność Boguś odsłania przed nami. Weźcie i również to pod uwagę. Nie ma sensu witać się z gąską za wcześnie i nie ma sensu też opłakiwać jakichś rzeczy, które już wydają nam się stracone. I tym optymistycznym akcentem w wersji polskiej udział wzięli. Dzięki. Jak wiecie, zdecydowałem się nie korzystać z wpływów reklamowych na YouTubie, a i mój kanał nie ma dofinansowania z innych źródeł. By móc utrzymać się na antenie, zmuszony jestem szukać niekonwencjonalnych rozwiązań. Takim rozwiązaniem jest akcja Plakat za wsparcie. Jeśli podobają Ci się programy Chris Rudolph TV i chcesz wesprzeć moją produkcję telewizyjną, to w ramach wdzięczności możesz otrzymać plakat mojego autorstwa z energetycznym kwiatem życia lub znakiem Yin-Yang w 3 wariantach. Prace te były tworzone w stanie medytacyjnym i zawierają w sobie silną intencję dobrostanu. Plakaty w formatach 50x50, 60x60 i 70x70 cm wydrukowane są na papierze 200 gram i posiadają w komplecie 2 plastikowe listwy usztywniające oraz zawieszkę. Wystarczy złożyć i można wieszać na ścianie. Każdy plakat posiada sygnaturę oryginalności. Do wysyłki preferuję InPost. Plakaty dla bezpieczeństwa wysyłane są w kartonowych tubach. Ponieważ koszt produkcji takiego plakatu i przesyłki jest dość znaczny, minimalna kwota darowizny w tej akcji wynosi 250 zł. W zamian za darowizny powyżej 100 zł w ramach wdzięczności bardzo chętnie prześlę talizman w formie naszyjnika, własnoręcznie robiony przeze mnie. Biorąc udział w akcji Plakat za wsparcie, pomagasz promować alternatywne treści i duchowe przesłanie. Jeśli chcesz wziąć udział w akcji Plakat za wsparcie, pisz na adres neoland@o2.pl z informacją o wpłacie oraz imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres paczkomatu i numer oraz format plakatu. Numer konta znajdziecie pod moimi programami. Przelew konieczny jest dopiskiem darowizna na cele rozwoju duchowego. Jednocześnie wielkie wyrazy wdzięczności za Wasze dotychczasowe wspieranie i subskrybowanie mojego kanału. Pozdrawiam, Chris Rudolph.
Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph.